dzisiejszych wiadomościach. Fabryka SK skończyła rekrutację na stanowisko asystenta, jednak nie wnoszę tej uruchomienia. Podobnie wzrost inflacji. Uczelnie kończą rok szkolny i zaczynam wakacje w wielkim stylu. Oraz nowe informacje w związku z pokonaniem zakonu Illuminatu. Fabryka SK wybrała nowego młodego naukowca. Praca, jaką oferowali Scotland i Cobra, to m.in. pomoc przy tworzeniu wynalazków. Obecnie jej wyrzeczących nie tylko Ziemię, ale też i galaktykę. Poza tym praca jest związana z magią. Na początku popracujesz przy nowej generacji broni, tak zwanej broni laserowej, a najpierw cię oprowadzę. Tu masz pokój alchemiczny, tu z kolei główny pokój do badań organizmu. Tu nasz magazyn. Na końcu tego magazynu sterownia, jedna z wielu. Ja to wszystko zapamiętam. Na każdym piętrze są mapki z pokojami. A teraz, weźmy się do pracy. Od kilku dni pracuję nad tą bronią. Praca tutaj jest genialna. Pomagałem też trochę przy noszeniu kartonów. Cobra pokazał mi, jak działa skóra. Nareszcie wszystkie mikstury mają odpowiednią nazwę. Co się dzieje? No, kod 400 ninja włamał się do fabryki. Większego problemu nie powinno być. Pilnuj tego, co masz pod ręką. Za gnoje! Marcin, żyjesz? Co się stało? Najwidoczniej jeden z tych ninja wbiegł tutaj i ty sobie powiedziałeś całkiem żam. Na kamerach uciekał w bólu zalany moim jadem. A ty czemu nagle jesteś taki czarny? Czarny? Nic mi nie będzie, prawda? Będzie tylko ten okropny kolor skóry, prawda? Hej, czarny, ciemny, te koje też są fajne. Znam pełno takich osób. Mateusz, Kordian, Hyper. Hyper był biały. Tak? Wydało mi się, że ciemno-beżowy. A co do pytania, nie wiemy jak zareagujesz. Ta mikstura była ze samotnych dusz. Nie była testowana na ludziach. To jest dziwne, że nie. To chodźmy mnie przebadać. Potrwa to kilka dni. Komy zostały zniszczone. Na razie idź do domu odpocząć. Dzwoń jak coś. Od wczoraj nie mam żadnych dolegliwości. Chyba mogę wrócić do pracy. Ale tam musi być widok. Chciałbym to zobaczyć. Aaaa! Co do kur? Chcę być na ziemi! Aaaa! Chcę się przenieść bezpiecznie pod tamten sklep. Chcę się przenieść do fabryki SK. To ciekawe, możesz się przynosić. No tak, patrzcie. Intrygujące, ciekawi mnie jak możesz to robić. Może stał się duchem. Marcin, wystaw rękę proszę. Za twoim pozwoleniem lekko cię zranię. Okej, tylko jak chcesz mnie zranić? Nie jesteś duchem, bo byś się rozpadł, a krew wygląda na zwykłą ludzką. Radziłbym ostrożnie używać swych umiejętności. Ratunku! Co się stało? W środku są ludzie, a Stas poza nas dopiero jedzie. Zajmę się tym. Nie bójcie się, nie jestem potworem. Chcę wam pomóc. Zasał ktoś jeszcze? Proszę mama do mnie! Biedne dzieci. Dzień dobry, czy mi pani, co się stało? Wybuch, pożar, większość się wydostała po tamtych dzieciaków. A to w takim razie kto ich wyciągnął? Cień. Cześć. Cześć, ciekawa akcja z tym pożarem.
Normalna pomoc? Skąd wiesz? Nieważne. Słuchaj, co wczoraj odkryłem. Jak zrobię tak, to widzę różne wymiary. To dziwne, śmiertelna osoba nie powinna tak robić. Później odkryjemy prawdę. Na razie idę pracować nad K3. On tak nie powinien robić. Ma ciało zwykłe, czuje ból, ETS może się teleportować. Może jest rozbity między wymiarami? Minęły 2 tygodnie, odkąd powiedziałem Skorpionowi o swojej nowej umiejętności. W tym czasie próbowałem odkryć coś jeszcze, ale na razie nic mi nie wychodzi. Kobra mówi, że jest szansa na to, bym mógł używać magii do kul energii lub podnoszenia przedmiotów. Póki co, nic z tego. Więc pomagam miastu. Chciałbym dowiedzieć się o moim stanie, ale nie mogę. Ninja ciągle się włamują i na drodze do pokoju z miksturami niszczą wszystko. Ech, skąd się oni biorą? Panie? Ilce, czy macie jakieś już moce dla niego? Niestety nie, mój panie. Ale wiem, jak je zdobyć. Podczas pewnej misji matowaczy z przeciwnikiem chroniący mikstury. I niektóre z nich na pewno są magiczne, bo od tego czasu w misji dzieje się to. Radzimy uważać, ten wymiar działa inaczej niż nas. Wciąż atakujemy fabrykę bez skutku. Zajmij się tym. Rądźcie portalu. Mocy starczy tylko na jeden skok. Jak nie zdobędziemy tej mocy, koniec z podróżami po wymiarach. Chyba nie muszę przypominać, co się wtedy stanie. Nareszcie ukończone. Pilne, potrzeba wsparcia. Mężczyzna więzi rodzinę na ulicy Krótkiej 5. Powtarzam, potrzebujemy wsparcia na ulicy Krótkiej 5. Mężczyzna więzi rodzinę z dziećmi. Powinno zadziałać. W samą porę. Siemka, sprawdziłem cały ten dom i oprócz was nikogo tu nie ma. Co wy kombinujecie, złodzieje? Złodzieje? Twoi ninja ciągle włamują się do fabryki. Zgaduję, że jesteś ich przywódcą. Jesteśmy złodziejami mocy. Trochę nierozważnie Shadowmanie, że pokazałeś się na widoku wrogowi. Dałeś się zabić szybko i bezboleśnie, żebym mógł przejąć twą moc. Jesteś zbyt pewny siebie i swojej magii, by mnie pokonać. Nie wiem, w jakie gry grałeś, ale świat tak nie działa. Ostrzegaliśmy, że ten wymiar działa inaczej. Zamknij się! Wycofaj się i ja to załatwię. W takim razie oddawaj eliksir Shadowmanie albo spalą to miasto. Teraz to ja muszę cię aresztować. Następnym razem co robić, zanim rzucisz się w wir walki. Masz 2 dni, by przynieść miksturę na wzgórze. No chyba, że twoje miasto ma czekać zakłada. Musisz bardziej uważać. Macie jakiś pomysł, jak powstrzymać tego gościa? Nie robię zamieszania? Mam pomysł, ale raczej ci się nie spodoba. Bez przeciągania, dawaj miksturę. Pod warunkiem, że opuścicie ten wymiar, bo pochodzicie z innego, prawda? Słyszałeś wczoraj? Tak. A więc... Nie zamierzamy tu zostać. Mamy to, po co przyszliśmy.
To zrobiłeś? Co to za magia? Jeśli ktoś nie chce, bym go zabił, niech ucieka do swojego wymiaru. Wracać, tchórze, on blefuje. Urwiłeś mnie. Płacisz krwią za los, na który mnie skazałeś. Nie życzę ci źle, ale musisz sam sobie z tym poradzić. Twój stan jest następujący. Jesteś rozbity między wymiarami. Możesz umrzeć i od ludzi, i od duchów. I możemy naprawić twój stan i go ustabilizować, ale niestety wtedy stracisz swoje moce. Zostanę w takim stanie. Będę mógł pomagać ludziom w dalszym ciągu. Jak chcesz. Proszę, nie, to się nigdy więcej nie powtórzy. Cześć, Krystian. Znalazłem tego, kogo szukasz.